A Sokół się na ciebie nie obraził? O ten wywiad u Człowieka Nowej Ery? Kupił bit, to pewnie mam wrażenie, że podszedł do tego tak, no kurczę, może Waco jest na mnie zły, ale i tak potrzebuje bit, to dopłacił. Historia lubi się powtarzać. Są pewne rzeczy, o których nie będę rozmawiał, ale kurwa jest wesoło. A z drugiej strony... Syn marnotrawny. Nie, kurwa. My byliśmy najlepszymi ziomkami, rozumiesz? Ja z Sokołem bojałem się kurwa praktycznie dzień w dzień. Zapierdraliśmy razem. On mówił, to jest Waco, najzdolniejszy polski producent, tak? A ja mu dawałem wszystko, co tam mogłem dać. Wiadomo, że on się wkurwa, jakiego chciałem poprawiać i coś, i były tarcia. Były tarcia, bo jak są mocne charaktery, to tak jest. No tak.